W gminie Trzebownisko realizowany jest projekt pod nazwą Piast. Początkiem rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej była budowa basenu. Na dzień dzisiejszy ta inwestycja już jest w zasadzie rozpoczęcie uruchomienia tej inwestycji. Już są nawet przywiezione kontenery, działka została sprzedana i tu będzie właśnie realizowany hotel, ale realizowany będzie przez inwestora prywatnego. Od lipca 2007 roku gmina jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Ośrodek Piast, który jest projektowany, otrzymał rekomendację, która została przekazana w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku na ręce marszałka województwa, jako jeden z ośrodków, które w Polsce będą zgodne ze standardami wszystkich baz sportowych, większych baz sportowych, profesjonalnych baz sportowych. Ten największy kompleks sportowy na Podkarpaciu będzie zawierał halę widowiskowo-sportową z miejscami na widowni 350 miejsc, pływalnia istniejąca obecnie, jak również realizowana w tym roku, rozpoczęcie realizacji już w tym roku, w tej chwili już ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę, to jest hala tenisowo wielofunkcyjna z dwoma kortami tenisowymi, z budynkiem zaplecza, jak widzicie Państwo tutaj pomiędzy tymi budynkami, skok w dał, czyli pełna funkcjonalność tego stadionu. I chciałbym o jednej rzeczy istotnej powiedzieć, gdyż o tym obiekcie tutaj. Przedwczoraj został złożony po raz kolejny do marszałka województwa, ponieważ w tamtym roku niestety nasza gmina nie otrzymała, nie została wpisana na listę Orliku, ale Orlik 2012 będzie tutaj jeden z elementów tego obiektu. Mamy nadzieję, wierzymy w to mocno, że w tym roku otrzymamy te środki. Jesteśmy gotowi z pełną infrastrukturą, z gotowymi projektami do tego, żeby to realizować. I oczywiście, co najważniejsze, mamy również na to fundusze i środki, żeby zrealizować Orlika tutaj w tym miejscu. Hala jest halą dwupoziomową z głęboko wkopanymi podziemiami. W tych podziemiach będą się znajdować tory do kręgielni, profesjonalne tory do kręgielni, jak również dzisiaj się zastanawiamy, jeszcze to jest w koncepcji, możemy ująć tam różne rozwiązania, może być strzelnica sportowa, może być poszerzony tor do tak jak powiedziałem, do kręgielni. Natomiast cała hala jest, tak jak podejrzewam, już wspomniałem, 350 miejsc, jeśli chodzi o widowiskowość. Natomiast wszystkie, spełniające wszystkie warunki olimpijskie, jeśli chodzi o rozmiary boisk. Obiekt będzie służył mieszkańcom całego regionu. Te obiekty, myślę, że będą służyć przygotowaniom poważnych grup sportowych, siatkarzy, koszykarzy, lekkoatletów, piłkarzy. Po prostu cały ten kompleks będzie mógł być wykorzystany. Istniejący basen, hala tenisowa, spa, to wszystko to są elementy niezbędne dzisiaj do tego, żeby przyciągnąć tutaj dzisiaj, powiedzmy, grupę wyczynowych sportowców, którzy mogliby tutaj pracować. Na pewno wykorzystają hotel, na pewno wykorzystają restaurację, a wszystko to jest bliskość, co? Lotniska, Rzeszowa. Dzisiaj oczywiście w tym basenie to 90 pewnie parę procent, jakby liczył, to są mieszkańcy Rzeszowa. To nie jest obiekt budowany wyłącznie, czyli tylko na potrzeby wsi czy gminy. Jest to obiekt budowany z myślą o regionie. Mam nadzieję, że tak to też odbiorą władze naszego regionu, bowiem no, uważam, że jest to jedno z nielicznych takich miejsc, gdzie można coś takiego zorganizować. Chcemy tutaj wybudować takie spa, gdzie będą mogli korzystać ludzie bezpośrednio wychodząc z basenu, wchodząc do spa. Byłaby tutaj grota solna, był tak zwany pokój zimowy. Byłaby tutaj jeszcze jedna sauna, byłby tutaj pokój do aromaterapii, no i oczywiście pokój wypoczynkowy. Powiązając z tym, co już mamy, czyli gabinet masażu i dwie sauny, dwa solaria, małą siłownię, wydaje mi się, żeby to spełniało pełny zakres tak zwanej odnowy biologicznej. Z uwagi na duże koszty inwestycja będzie realizowana etapowo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na ten obiekt trzeba wyłożyć duże pieniądze, tak jak tu było powiedziane, z grubsza około 40 milionów złotych. Mamy decyzję Rady Gminy, idziemy w tym kierunku, będą w to zaangażowane również przede wszystkim środki budżetu gminy. Liczymy również na wsparcie finansowe środków zewnętrznych, no przede wszystkim, tak jak tu było powiedziane, rozkładamy to na pewne etapy, bo trudno by było na dzień dzisiejszy udźwignąć to w ciągu jednego czy dwóch lat. I liczymy na pana marszałka, powiedzmy, jeżeli te poszczególne etapy
zostaną jakoś włożone w listę RPO województwa podkarpackiego.